Gramatyka języka angielskiego w pigułce. Krzysztof Starnecki, Quest for English. Postaram się dokonać czegoś, co, no cóż, wydaje się prawie że niemożliwe. Czy można przedstawić gramatykę języka angielskiego w ciągu 5-6 minut? Sprawdźmy. Pierwsza rzecz. Gramatyka uproszczona. Jednocześnie gramatyka, w oparciu o którą możecie Państwo zbudować, a właściwie tzw. native speakers, czyli Amerykanie, Anglicy, opierają ponad 90% swojej codzienności. Myślę, że jak osiągniemy poziom 90%, nawet 80%, to jest całkiem nieźle w ciągu 6 minut. Oczywiście to, co teraz powiem, jest przeznaczone dla osób, które już dotykały języka angielskiego, które już uczyły się języka angielskiego, ale nie mają go jeszcze uporządkowanego. Wyobraźmy sobie teraz, że jeżeli rozmawiamy o czymś, pierwszym podziałem, jaki się pojawia, to jest podział na trzy kolumny. Środkowa kolumna to jest to, co się dzieje teraz, lewa kolumna to jest to, co się działo w przeszłości, a prawa kolumna, którą Państwo widzicie na ekranie, to jest to, co się zadzieje lub będzie działo w przyszłości. I to jest jeden podział. Bardzo prosty i bardzo logiczny w naszych umysłach. Drugi podział to już podział, który jest charakterystyczny dla języka angielskiego. Górna grupa i dolna grupa, a więc linia w środku, rozdziela nam te trzy pionowe kolumny na sześć obszarów. I te trzy górne obszary to jest odpowiedź na pytanie, co się dzieje w ogóle, co się zadziało w ogóle i co się zadzieje w ogóle. A dolna dotyczy tego, co się w teraźniejszości ciągnie, co się ciągnęło, trwało przez jakiś czas w przeszłości, albo, uwaga, po prawej Państwa stronie u dołu, to co się będzie ciągnęło, co będzie trwało. Jeżeli mamy w głowie ten układ, w tym momencie już widzimy sześć układów, sześć struktur, które odnoszą się do opisu naszej codzienności, w zależności od tego, czy mówię o przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, w zależności, czy mówię o tym, że coś się dzieje w ogóle, działo się, będzie działo, czy będę opisywał coś, co trwa na jakiejś przestrzeni czasu. I teraz. W jaki sposób język angielski jest prosty? Otóż górny obszar, środkowy, tam, gdzie chcę powiedzieć, że coś dzieje się w teraźniejszości w ogóle. Na przykład w ogóle jestem nauczycielem, w ogóle jestem Polakiem, albo na przykład co robię? Maluję, bo jestem malarzem, gotuję, bo jestem kucharzem, albo gram w piłkę, w tym sensie, że gram w ogóle, bo jestem piłkarzem. I teraz to jest bardzo prosty konstrukt. Najprostszy na świecie, jaki jest, bo wtedy powiem I i teraz play. I play. Jeżeli dodam do tego football, oznacza to, że ja gram w piłkę nożną, jeżeli mowa oczywiście o Europie, bo w Stanach Zjednoczonych to jest soccer. Jeżeli gram w piłkę nożną, na zasadzie takiej, bo jestem piłkarzem, gram w ogóle. Ogólnie. Teraz, jeżeli ja będę chciał powiedzieć coś o przyszłości, dodam tylko słówko will. I will play. Jeżeli w przeszłości do słowa, które jest czasownikiem, dodam końcówkę ed. I played football. W tym sensie, że to się gdzieś tam kiedyś zadziało. Tak? On Friday, w piątek. Grałem, zagrałem w piłkę w piątek. I proszę Państwa, tak tworzymy przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Uwaga! Tam, gdzie mówimy o przeszłości, w tej górnej części, czyli że coś się wydarzyło, tam się pojawiają czasowniki nieregularne. Jeżeli ktoś się uczył angielskiego, zna trzy formy. Prawda? Play, played, played. To jest regularny, ale jeżeli ktoś chce powiedzieć jadłem, zjadłem, to jest eat, ate, eaten. Więc słowo ate. Ale teraz uwaga. Kiedy zejdę na dół, jak tworzę coś, co opisuje, że coś się ciągnie, będzie ciągnęło lub ciągnęło w przeszłości. Obszar czasowy. Muszę dodać dwa elementy. Ten drugi element to jest zawsze końcówka ing. Ten pierwszy element to jest czasownik być. W odpowiednim momencie dla teraźniejszości, w czasie teraźniejszym I am i teraz playing. Jeżeli będę mówił o przyszłości I will be,
playing, drugi element jest, to jest zawsze ing, a w przeszłości to I was, czyli czasownik być w przeszłości. I was playing. Ta struktura językowa nazywana jest przez nas six-pack English. Naraz uczymy się sześciu obszarów czasowych, to jest bardzo logiczne i teraz Państwo widzicie język angielski, jeżeli uczyliście się w sposób bardzo uproszczony. Oczywiście tworzenie pytań i zaprzeczeń jest bardzo proste, ponieważ generalnie w zaprzeczeniach dodaję po zaimku, drugim słowie, jakie istnieje w każdej z tych struktur, dodaję słówko not, a pytania tworzę w ten sposób, iż obracam pierwsze dwa słowa. To jest uproszczenie, tam są pewne elementy, które wymagają wytłumaczenia, ale jak Państwo uczyliście języka angielskiego, dla Was to jest logiczne. Prawda? Zamiast I am, to powiem am I i to jest już pytanie. Teraz, istnieją trzy jeszcze inne zwroty w języku angielskim. Pierwszy zwrot, czyli to będzie siódma struktura, to jest zwrot, który mówi o czym? Mówi o sytuacji, w której coś się wydarzyło w przeszłości, ale ma to wpływ na teraźniejszość. Czyli jeżeli ja powiem I have done it, oznacza to, że ja to zrobiłem, ale w tym sensie, że już tego dalej nie muszę robić, a nie, że w sensie zrobiłem coś 5 lat temu. Na przykład wyrzuciłem śmieci, ok? I have done it, więc nie muszę już wyrzucać, bo są wyrzucone. Więc jak mama mi mówiła wyrzuć śmieci, to ja jej mówię zrobiłem to, w tym sensie, że już więcej nie muszę robić, bo jest zrobione. Drugi zwrot oznacza sytuację, w której coś się wydarzyło w przeszłości, ale dalej to trwa. Czyli na przykład I have been waiting for you for 5 hours. Ja już zacząłem czekać 5 godzin temu i dalej czekam. Czyli coś się zaczęło w przeszłości, dalej trwa. I to jest ten zwrot I have been. To nie są czasy, to są zwroty. Trzeci zwrot, a właściwie w naszym układzie 9, to jest zwrot, który ma opisać jedną sytuację, że coś jest jakieś, czyli strona bierna. My car is sold. Mój samochód jest sprzedany. I to jest ta trzecia forma w językach, znaczy w czasownikach nieregularnych. Sell, sold, sold. A więc my car is sold. Jest sprzedany albo został sprzedany, was sold. I to jest niejako strona bierna. To jest powiedzenie, że coś jest jakieś. My dinner is cooked. Mój obiad jest ugotowany, w sensie zrobiony. Co teraz dodajemy, proszę Państwa, do tego? Prosta sprawa. Stopniowanie przymiotników. Strange, stranger, the strangest. Okay? Important, more important, the most important. Dwie formy. I do tego dodajemy, proszę Państwa, rzecz bardzo kluczową. Czasowniki pomocnicze modalne, takie jak should, would, have to, can, need i want. I to wszystko, co jest nam potrzebne, żeby budować konstrukt językowy, dzięki któremu możemy wziąć udział w studiach anglojęzycznych i ta struktura gramatyczna, którą opisałem teraz, wystarczy mi do tego, żeby poruszać się w języku angielskim. Oczywiście jest to uproszczenie, ale dzięki uproszczeniu nie budujemy bariery. Zapraszam, proszę Państwa, w tym momencie na stronę, która jest podana tutaj poniżej. Jeżeli Państwo się pojawicie na tej stronie, dostaniecie tam możliwość rozwinięcia dalej swojej wiedzy, poznacie strukturę właśnie Six-Pack English, która jest tam podana. No i cóż, pozdrawiam serdecznie. Chciałbym na tym etapie pozdrowić Państwa tylko i wyłącznie po angielsku, ale na wszelki wypadek jeszcze zachowam polski i powiem dziękuję ślicznie. Thank you, Krzysztof Sarnecki, Quest for English.